Tam, gdzie morza brzeg, stał mały domek z drew. Żył w nim artysta, pędzla mistrz, pejzażysta. On jak nikt w barwy wplatał czar. Bóg dał mu taki dar, że mógł w obrazie zamknąć światło i czas. Cudne historie na płótnach swym pędzlem kreślił i pełne prawdy nowo stare, tak jak świat. To historie o świętych, co w sercach nieśli boskie przesłanie, a z nim Bożej chwały i miłości znak. Ziarno, które samo kiełkuje. Ziemia już jest. O, już jest. I co dalej, bracie Janie? Teraz włożymy nasionka. O, jakie nasionka? To są nasionka truskawek. O, nasionka truskawek. Tak. Nasionka truskawek. Wspaniale. Placek truskawkowy. Truskawki z cukrem. I jak się sadzi te ziarenka? Spójrz. Musisz zrobić tak. Otworzyć torebkę, wysypać trochę ziarenek na dłoń i... Widzisz te nasionka? One są malutkie. Trzeba włożyć je ostrożnie w ziemię, a potem wziąć jeszcze trochę ziemi i przysypać je z wierzchu. Więcej ziemi. W ten sposób. Nasionka są już posadzone w ziemi. I co trzeba teraz zrobić? Gdy już je przykryjemy, musimy je jeszcze bardzo ostrożnie podlać. A, podlać! W porządku. Wiem, że sobie poradzicie. Tak. Ja wracam do malowania. Tak. Na razie. Dobrze, bracie, ja nie na razie. Podleję je konewką. O, dobry pomysł, Leopoldzie. O, pewnie, mamy konewki. Więc napełnijmy je szybko wodą. W ten sposób wyrosną... Chodź! Już idę. Bardzo się cieszę. Czołem, co ciekawego robicie? Chcemy podlać nasionka truskawek, które zasadził brat Jan. Truskawek? Powiedział truskawek? Tak. Jak wyrosną, będziemy mogli je zjeść. No właśnie. Jak wyrosną, to im je ukradniemy. Cicho! Przecież nie musimy im mówić, że chcemy ich obrabować. No tak. Słuchajcie, jak długo muszą dojrzewać truskawki? Nie wiemy, ale brat Jan to wie. To go zapytajcie. No właśnie, zapytajcie. On mówi, że na wszystko potrzeba czasu. No tak. To prawda, potrzeba czasu. Potrzeba czasu. Zawsze potrzeba czasu. Wybaczcie, ale musimy teraz iść po nasze konewki. To prawda, nasze konewki. No idźcie sobie, idźcie. Będziemy mogli was okraść pod waszą nieobecność. Cicho! Co mówiłem? Nie muszą tego wiedzieć. No tak, nie muszą. Możemy stąd ukraść tyle rzeczy, a w domu mają pewnie drugie tyle. O, na pewno drugie tyle. Dzień dobry. Tak? Wcześniej przyszliście. Chodźmy, przedstawię wam brata Jana. Czekaj. Chcesz, żebyśmy poznali brata Jana? No tak. Ale brat Jan jest człowiekiem, a ludzie nie przepadają za szczurami, no. Ja jestem szczurem i jakoś mnie lubi. Dalej, chodźmy. No dobrze. Dobrze, niech będzie, ale na wszelki wypadek wejdziemy do środka przez stryszek. Wtedy łatwiej nam będzie kraść. Cicho! Stamtąd będziemy lepiej widzieć, jak wygląda brat Jan i jak dobre życie prowadzi w tym pięknym domu. Jak wygląda to dobre życie w tym pięknym domu. A wejdźcie, którędy chcecie. Tak. Tylko się nie ociągajcie. Brat Jan jest bardzo miły. Naprawdę nie musicie się go bać. Ale nie mów, może my tutaj jesteśmy. I jeszcze pomyśli, że przyszliśmy go okraść. Nie przejmujcie się, nie wyrzuci was. Chodźmy. Widzimy się w środku. Na razie. No, do zobaczenia. Cześć, papa. Cześć, Leopoldzie. Cześć, Renato. Cześć, Antosiu. Idę do brata Jana. Dobrze, na razie. Na razie. Cześć, bracie Janie. Antosiu, ale fajnie, że przyszedłeś. Lubię tu do was przychodzić. Ja też lubię twoje wizyty. Bracie Janie. Słucham? Przyprowadziłem ze sobą dwóch kolegów, którzy czasem kradną, żebyś im pokazał tę piękną książkę, w której rysujesz. Dlaczego mówisz tak cicho? Bo moi koledzy nie chcą, żebyś wiedział o ich obecności. Są chyba gdzieś tam na górze. Aha. I jakiej przypowieści chcesz wysłuchać? Tej opowiadającej o Bogu Ojcu, który zawsze czeka na swoje grzeszne dzieci. A, o synu marnotrawnym. Tak, właśnie tak, ten. A, to moja ulubiona. I moja też. Spójrzmy. Nie, to nie ta. To nie ta? Nie. Tutaj jest przypowieść, którą chciałeś usłyszeć. Tak, to tak. Był pewien ojciec, który miał dwóch synów. Młodszy syn prosił go o przynależną mu część majątku. Ojciec mu ją dał. Następnie syn opuścił dom. Roztrwonił pieniądze, wydając je na zabawę. Gdy skończyły mu się środki, podejmował się hańbiących i źle płatnych zajęć. Był bardzo głodny.
i pomyślał sobie, że mógłby wrócić do ojca i poprosić go o pracę. Tam przynajmniej miałby co jeść. I wrócił. Był smutny i zawstydzony z tego powodu, jak źle wydał pieniądze otrzymane od ojca. Był przekonany, że ojciec będzie się na niego gniewał i że będzie go traktował z ogromną pogardą. Tymczasem okazało się, że tata czekał na niego przez cały ten czas. Codziennie wyglądał przez okno, licząc na to, że wreszcie ujrzy swojego powracającego syna. Gdy tylko go zobaczył, wybiegł w jego kierunku i go ucałował. Ubrał go w najlepsze szaty, na palec włożył mu pierścień i wyprawił ucztę, by wszyscy radowali się z powrotu jego ukochanego dziecka. Aha, to znaczy, że Bóg Ojciec zawsze nas przyjmie i nam wybaczy, nawet jeśli postąpiliśmy źle? Masz rację. Bóg Ojciec zawsze nam wybacza i przyjmuje nas, nawet jeśli postąpiliśmy źle. Ty o tym wiedziałeś? Nie, nic nie wiedziałem. Cicho, bo chcę posłuchać. To znaczy, że Bóg czeka, aż będziemy żałować za grzechy. Tak jest. Jeśli zrobiliśmy coś złego, Bóg czeka, aż będziemy tego żałować. I aż przestaniemy okradać innych ludzi. I aż przestaniemy okradać innych ludzi. Bracie Janie, podlaliśmy już są podlane. Już wszystko podlane? Pozostaje nam już tylko czekać, aż urosną i dojrzeją. I będziemy jeść owoce. Jak długo będą rosnąć te truskawki? Musimy wykazać się cierpliwością. Bracie Janie, Łusienica zrobiła sobie taki ochronny śpiworek. Zrobiła dla siebie kokon. Zamierza przemienić się w motyla. Coś takiego. Tak, w motyla. Niebywałe. Właśnie. No, wspaniałe. Chcę zobaczyć tego motyla. Ile mu to zajmie? Tak. Niedługo. Musi odpocząć w jakimś spokojnym i bezpiecznym miejscu. Spokojnym i bezpiecznym. Na przykład w tym pudełku. W tym pudełeczku. Co to za hałas? Dobiega z góry. Cóż, pewnie jakieś zwierzątko, nie ma się co martwić. Dziękuję, że odniosłaś konewkę, Renatko. Zapomniałem przynieść swoją konewkę. Moja konewka też została na dworze. Nie, nie przejmuj się, Tymku. Odnajdę też twoją konewkę. Przyniosę obie, nie masz się czym martwić. Tu je zostawiłem. Rety, nie ma ich. Przecież tu je zostawiłem. Dokładnie tu. Nie do wiary, bracie Janie. Konewki zniknęły. Co się stało, Leopoldzie? Chodzi o to, że zostawiłem te konewki obok stołu i już ich nie ma. Czy jesteś pewny, że stały właśnie tu? Tak, sam je tu stawiałem. A teraz ich nie ma. Nie rozumiem. A ciekawe. Może porwał je wiatr? Nie wydaje mi się, żeby to był wiatr. Nie? A kto taki? Rety. O, to dziwne. Nie. Co to? Co robicie? Nie! Nie ukradajcie moich przyjaciół! Proszę, proszę, nie kradnijcie! Ojej. Nic ci nie jest? Nie, bracie Janie, ale spójrz tylko. Przepraszam, że przyprowadziłem tu moich kolegów złodziei. Naprawdę nie musisz się tym martwić. Przyprowadzenie kolegów było bardzo dobrym pomysłem. Naprawdę? Naprawdę. W takim razie podnieś mnie, porozmawiam z nimi. Dobrze. Bracie Janie! Słucham cię, Tymku. Z mojej norki zniknęło wiele rzeczy. Naprawdę jesteś pewien? Jestem pewien. Zniknął mnie napoczęty sen. A ja nigdzie nie mogę znaleźć swojej tabliczki czekolady. To bardzo dziwne. Co za tempo. To profesjonaliści. Co? Co takiego? Nie, nic. Tylko głośno myślałem. Obiecaliście mi, że niczego stąd nie ukradniecie. Ale nie wiedzieliśmy, że to będzie takie proste. Nawet się nie kapnęli. Nawet się nie kapnęli właśnie. Słuchaj, pomóż nam. Jeśli okradniemy ich we trzech, zdobędziemy przyzwoite łupy, jak za dawnych czasów. Co ty na to? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Nic nie rozumiecie. Ja już od dawna nie kradnę. Tak, zdajemy sobie sprawę. To bardzo przykre. To naprawdę przykre. Tak. Przyprowadziłem was tutaj, żeby wam coś uświadomić. W tym domu jest coś dużo cenniejszego od waszych łupów. Poważnie? Tak, dużo lepszego. Chcemy to dorwać. Daj nam to! Zatem daj nam to! Spuśćcie mnie po linie. Tak, dalej. To przyniosę. Tak, dobra. Dobrze? Trzymaj się mocno. Spuśćcie mnie, dobrze? Dobrze. Zobaczmy. Najpierw muszę znaleźć jakiś papier. Tu jest ten papier. O, tak, teraz jakiś długopis tu jest. Moi drodzy. Bracie Janie, chodź, potrzebna mi twoja pomoc. Tak? Czego ci trzeba? Dasz mi jakąś niedużą Biblię z bardzo ładnymi rysunkami? Dobrze, miałem jakąś tutaj. Taka.
Odpowiada ci? Tak, doskonała. Mógłbyś odnaleźć stronę, na której jest mowa o tym, że nie Dobrze. Należy zbierać skarbów na ziemi? Ta tutaj. Świetnie. Gotowe. Pięknie. Wetkniemy tę karteczkę Dobrze. Między strony Biblii. Jakoś długo nie wraca. No cóż, no, powiedział, że przyniesie nam skarb cenniejszy od złota. Znalezienie go nie może być takie proste. Tak, masz rację. Już jest! Ciągnij, 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 już jedzie! Ciągnijmy go na górę! Dalej! Jeszcze tylko trochę... O, gotowe. Co to? Zobaczmy. To jakaś karteczka. To wygląda jak książka. Tak. Nie wiem, co na niej jest. No właśnie, co na niej jest? Przyjaciele, Aha. przeczytajcie tych kilka stron, a odnajdziecie skarb cenniejszy od złota. Gdzie? Zobacz, przeczytajcie tyle stron, ile zechcecie, by odnaleźć więcej skarbów. Ale to w tej książce? Jaki skarb? Nie, to jakiś żart. Nie widzę tu nic, co przypominałoby skarb. Jak możesz być taki nieogarnięty? To na pewno mapa prowadząca do skarbu. Mapa prowadząca do skarbu? Pewnie. Dalej otwieraj. O, zobaczymy. O, jakie piękne te obrazki. To jest kufer pełen złota. Tu jest coś napisane o skarbach. Rzeczywiście. Zobaczmy. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Widzisz? Co? Zawsze mówię, żebyśmy nie chowali pod ziemią rzeczy, które kradniemy. Któregoś dnia zjedzą nam je krety i robale. Musimy przenieść nasze skarby w inne miejsce. Nie wiem, ale tutaj na pewno coś o tym wspominają. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mły, ani rdza nie niszczą. O, na pewno chodzi o dach. Tak, o tutaj. No, jak mielibyśmy coś schować w niebie? Może chodzi o boskie niebo? Boskie niebo? Chwila. O, rety. To jakiś pan ukryty w chmurach. Tak, przepiękny. To Bóg. Tak, tak. To jest niebo. Czy gdy umieramy, to idziemy do nieba? Nie sądzę, żebyśmy mieli pójść do nieba po śmierci. Nie? Nie. Tu o tym mowa. Sprawdźcie sobie skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje. A. Widzisz? No gdzie tak. złodziej się no nie tak, dostaje. Rzeczywiście. Gdzie nie dostaniemy się i my. A. Rozumiem. Co trzeba zrobić, żeby pójść do nieba? Zobaczmy. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę najbiedniejszym, a sprawicie sobie skarb w niebie. Sprzedać nasze mienie? Ono przecież nawet nie jest nasze. Jak to sobie wyobrażasz? Jasne, nie jest nasze, więc nie można go sprzedać. Ale można zwrócić. Zwrócić? Tak. Nie ma mowy. Co też ci przyszło do głowy, no? No cóż... Myślę, że w tym momencie czytają już Biblię. Tak? Teraz musimy poczekać, aż ziarno, które zasialiśmy, urośnie i wyda owoc. Tak, myślisz, że wyda owoc, bracie Janie? Jestem tego pewien. Musimy się tylko modlić i mieć wiarę. Tak, wyda owoc, ale trzeba będzie trochę poczekać. Na razie nic nie ma. Tak, trzeba poczekać. Bądźmy cierpliwi. No cóż. Miałem na myśli inne ziarno, Leopoldzie. Rozumiem, że ty też zasiałeś jakieś ziarno. Tak, mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem. I to bardzo dobrze. Tak, tak. Resztą zajmie tak, się pan. Myślę, że powinieneś dosypać trochę ziemi i je jeszcze podlać. Dzięki, Leopoldzie, ale mój siew był trochę inny, niż się wam wydaje. Naprawdę? Owszem, zasiałem ziarno, ale w sercach moich przyjaciół. Jakich przyjaciół? Rety. Ojej. Zamknijmy lepiej. Dobrze. Tak, tak. Mój długopis z żabą. Mój ogonek! Mój ogonek! Rety, z góry spadają różne rzeczy. Zobacz. Bracie Janie, czyżby zwracali skradzione rzeczy? Obawiam się, że po prostu im wypadł. Ale nie zamartwiaj się tym. Słowo Boże zawsze daje owoce. Mam nadzieję. Co takiego? Tłumaczyłem właśnie Antosiowi, że Słowo Boże zawsze przemienia ludzkie serce. Tak, przemienia ludzkie serce. A przynajmniej tak mówi przypowieść. Przypowieść. Chcecie posłuchać? Tak, posłuchajmy przypowieść. Zobaczcie. Bracie Janie, opowiedz. Ale ładne. Jak ładne. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś ziarno rzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy ziarno kiełkuje i rośnie, nie wiadomo jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon.
Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, siewca ostrzy sierp, bo pora już na żniwo. O, Redy, ładna przypowieść. Co to za przypowieść? Więc jak widzicie, możemy uznać, że jeśli zrobiliśmy, co do nas należy, resztą zajmie się Pan Bóg. Tak. Resztą zajmie się Pan Bóg. Co za historia. Resztą zajmie się Pan Bóg. Spójrzcie na przykład na tę gąsienicę. Jej zadaniem było zrobienie kokonu. Teraz musi tylko poczekać, aż Bóg przemieni ją w pięknego motyla. Ale cały czas się przemienia, tak samo jak truskawki. Chciałbym mieć w takim razie taką tak, wiarę ale jak jest ona. Bardzo wolny. Tak jak truskawki nigdy nie wyrosną. Gąsienica zasnęła i się nie rusza. Ale cały czas się przemienia, tak samo jak truskawki. Tak, ale ja nie chcę tyle czekać. Mam ochotę na truskawki i chciałbym zjeść je już teraz. Jesteś niemożliwy, Leopoldzie. To prawda, mam ochotę na truskawki z ogrodu. Minął tydzień. Ale smaczne są te bułeczki. Przepyszne. Czy ktoś widział moje nowe pędzle? Nie. Twoje nowe pędzle? O, bracie Janie, popatrz! Popatrz na to! Popatrz, tu są twoje nowe pędzle! Zamień je na to! Teraz będziesz mógł malować. Będę mógł malować. To nie miały być pędzle? Tak, miały być. Nic nie rozumiem. Bez różnicy. Tak, to prawda. To wygląda przepysznie. Dobrze, zobaczymy jak rosną truskawki. Jakiej są wielkości? Ach, Redy, są bardzo malutkie. Potrzebują więcej czasu. Całe szczęście, że stworzyłem ten wynalazek i wszyscy zobaczą, że mój wynalazek działa. Rośliny szybciutko wyrosną i będę mógł już za chwilę jeść truskawki. Do dzieła! Zobaczmy, czy mi się uda. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy. Doskonale. Co dalej? Dobrze. No i teraz sznurek. Dobrze. Dobrze, roślinko. Ten sznurek za ciebie pociągnie, przez co wyrośniesz i dasz mi szybko owoce. Dobrze. Wygląda na to, że działa. Co tutaj robisz, Leopoldzie? Bracie Janie, zobacz, jaki stworzyłem wynalazek. Sznurek ciągnie roślinkę za pomocą grabi, dzięki czemu wyrośnie dużo szybciej i już niedługo da mi owoce. Zobacz, już zaczyna ciągnąć. Redy, nie działa moja maszyna do szybkiego uzyskiwania owoców. Jaka szkoda. Chcesz zjeść truskawki? Zatem musisz poczekać, aż urosną, zakwitną i wydadzą owoce, Leopoldzie. Rozumiem, ale ja chciałem, żeby te truskawki wyrosły szybciej. Nie ma takiej możliwości. Ale czekając, możemy robić inne rzeczy. Naprawdę? Może chciałbyś otworzyć pozytywkę? Pozytywka! Tak? Chciałbym! Tak! Zaraz otworzymy pozytywkę! Pozytywka! Wspaniały pomysł! Jaka ładna! Ale piękna! Ktoś zbierał owoce! Ile owoców! Jaka ładna! Prześliczna! Niewiarygodne! Ale ładne! Poczciwy nasz siewca pole swe obsiewa, słabym na pierwszy rzut oka ziarnem. Ziarno, co zdaje się być martwe, zasiewa. Dlaczego zatem siewca ziarno zakopuje i efektów swojej pracy cierpliwie wypatruje? Czeka spokojnie, aż coś z ziarna wykiełkuje. Bo siewca nasz bardzo doświadczony jest, wie, że ziarno dobre ma i dobrą ziemię też. Na polu już słychać rosnących liści pierwszy szelest. Nagle łodygi oraz młode kłosy wzrastają, nabierają kształtu i w słońcu dojrzewają. Na czas żniwa w plon obfity już się zmieniają.
To ziarno słowem jest, to dobra nowina. Pole światem, zaś Kościół płonącą świecą. Ziarnu Bóg siłę daje, rosnąć niech zaczyna. Z każdym dniem Słowo Boże wzrasta i kiełkuje, z każdym dniem swą miłością nas obdarowuje, na zbiór plonów, na żniwa, świat nas oczekuje. Na, na. Ładna piosenka? Tak, bracie Janie, bardzo. Tak, bardzo nam się podobała. Bardzo ładna. Cicho, bo jeszcze nas usłyszą. Co to było? Co to takiego? Co to? Jakieś pytania dotyczące piosenki? Tak. O co chodzi z tymi żniwami? Żniwa to czas, kiedy kosi się zboże. Żniwa będą, kiedy Pan Jezus znów zejdzie na ziemię. A żniwiarzami będą aniołowie, którzy zabiorą wszystkich tych, co czynią dobro, do nieba, do krainy szczęścia. To znaczy, że nie należy zbierać skarbów na ziemi? Masz rację. Ci, którzy czynią dobro, dostaną największy skarb w niebie. Słyszysz? To w niebie znajduje się największy skarb. Żeby go otrzymać, musimy czynić dobro. Czynić dobro? Tak. Musimy zwrócić wszystkie rzeczy, które ukradliśmy. Co? Ja nie chcę zwracać tego wszystkiego, co ukradliśmy. Musimy to zrobić. No nie. No nie. O nie. Bracie Janie, ale ładnie malujesz. Dziękuję bardzo. Idę pobawić się do ogrodu, bo tutaj nie ma ani kartek, ani kredek. Wszystko zniknęło. Idę, na razie. Na razie. Na razie. Tak. Zobaczcie. Co się dzieje? Co się dzieje? Wszystkie rzeczy, które zniknęły z domu. Widzicie to? Patrzcie, mój bębenek i pędzle i farby i cała reszta. Tak. Tak? Jest tu jakiś liścik. Czytaj. Spodobała mi się ta książka, którą nam daliście i te przypowieści. Tak się składa, że zabraliśmy wam parę rzeczy i chcieliśmy wam je zwrócić. Mój przyjaciel nie chce, ale to ja jestem szefem tej bandy, więc musiał mnie posłuchać. Sery zostały już trochę nadgryzione, a czekolada lekko wyjedzona. Bracie Janie, zasiane ziarno wydaje owoce, tak? Jakie ziarno masz na myśli, Antosiu? Jakie ziarno? No mam na myśli Biblię, którą dałem moim przyjaciołom szczurom. To prawda. To Słowo Boże. Ono jest ziarnem, które później wydaje owoce w naszych sercach. Słowo Boże! Tak, Patrz, bracie Janie, to nasze pudełko z gąsienicą. Gąsienica? Sprawdźmy, co z nim. Gdzie ona jest? Ojej. Gracja gąsienica. To motyl. Piękny. To prawda. Jak krótko musiałeś czekać, by móc się nimi teraz cieszyć. Jaki ładny motylek. Dziękuję za opiekę. Wielkie dzięki. Pa, motylku. Cześć. Do widzenia. Szczęśliwej drogi. O, poleciał. Pa, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, motylku. Do widzenia. Do widzenia. Był pewien błogosławiony, który musiał poczekać, aż pójdzie do nieba, by jego ziarno wydało owoce. Nazywał się Karol de Foucault. Karol de Foucault? A to ciekawe. Urodził się we Francji w 1858 roku w katolickiej rodzinie. Rodzice otoczyli go troską. Każdego ranka i każdego wieczora odmawiał modlitwę ze swoją mamą. Gdy miał 6 lat, jego rodzice zmarli. Karola i jego siostrę przygarnął z radością ich dziadek. Karol był inteligentny i uwielbiał czytać, ale nie należał do najpilniejszych uczniów. Książki autorstwa ateistycznych pisarzy odcisnęły na nim piętno i sprawiły, że przestał wierzyć w Boga. Stał się próżny, bezbożny, samolubny, troszczył się tylko o siebie i o własne przyjemności. W wieku 18 lat poszedł do szkoły wojskowej. Odziedziczył fortunę po dziadku i niczym syn marnotrawny wydawał pieniądze na zabawy i uczty. Mówili na niego gruby Foucault. W 1880 roku wysłano go do Algierii. Mając kontakt z wiarą muzułmańską, zaczął rozmyślać o Bogu. Od tamtej pory słowa jego modlitwy brzmiały: Panie Boże,
Jeśli istniejesz, spraw bym cię poznał. Gdy wrócił do domu, wiara jego rodziny i spowiedź święta u mądrego kapłana sprawiły, że w jego sercu zakiełkowało ziarno zasiane przez rodziców. Karol mówił: gdy tylko pojąłem, że Bóg istnieje, wiedziałem, że nie mogę zrobić nic innego, jak tylko żyć dla Niego. Po 3 latach poznawania i praktykowania wiary katolickiej wstąpił do zakonu trapistów. W 1901 roku przyjął święcenia kapłańskie. Mieszkał 16 lat na algierskiej Saharze, a następnie wśród Tuaregów, swym życiem dając świadectwo miłości Boga w najsmutniejszych wioskach na świecie. Tych nieznających Jezusa. Nie zdołał nawrócić ani jednej osoby. Nie przyłączył się do niego, ani też nie zamieszkał z nim żaden inny brat. Zmarł zamordowany podczas rewolty. Dopiero po jego śmierci zaczęło kiełkować to, co zasiał podczas swojego życia. Dziś tysiące teologów, księży i uczonych podążają jego krokami i starają się kochać Jezusa, naśladując jego skromne, ciche życie, pełne pracy i modlitwy. Widzicie? Jedynie Bóg wie, kiedy wyrośnie i wyda owoce jego słowo. Błogosławiony Karol de Foucault potrafił czekać, zawierzając Bogu, nie widząc owoców, jakie wydało jego ziarno. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Szczęśliwy, bo może cieszyć się Królestwem Niebieskim. Chcecie zaśpiewać ze mną piosenkę o ziarenku, które samo kiełkuje? Poczciwy nasz siewca pole swe obsiewa, słabym na pierwszy rzut oka ziarnem. Ziarno, co zdaje się być martwe, zasiewa. Dlaczego zatem siewca ziarno to zakopuje i efektów swojej pracy cierpliwie wypatruje? Czeka spokojnie, aż coś wykiełkuje. Bo siewca nasz bardzo doświadczony jest, wie, że ziarno dobre ma i dobrą ziemię też. Na polu już słychać rosnących liści pierwszy szelest. Nagle łodygi oraz młode kłosy też wzrastają, nabierają kształtu i w słońcu dojrzewają. Na czas żniwa plonopity już się zmieniają. To ziarno słowem jest, to dobra nowina, pole światem, zaś Kościół płonącą świecą. Ziarnu Bóg siłę daje, rosnąć niech zaczyna. Z każdym dniem Słowo Boże wzrasta i kiełkuje, z każdym dniem swą miłością nas obdarowuje. Na zbiór plonów i na żniwa. Na zlecenie wydawnictwa Promyczek, Studio Eurocom. Dialogi Olga Kolińska. Reżyseria Józef Mika. Dźwięk, montaż i kierownictwo muzyczne Sławomir Karolak. Kierownictwo produkcji Monika Krasowska. Teksty piosenek Jacek Zawada. Wystąpili Małgorzata Szymańska, Jolanta Wilk, Jacek Zawada, Jacek Wolszczak, Monika Wierzbicka, Aleksander Sosiński, Jan Staszczyk, Józef Mika, Iwona Rulewicz, Renata Pękul, Kasia Furmanek. Wykonanie piosenek Jacek Zawada, Małgorzata Szymańska, Jacek Wolszczak. VOD.promyczek.pl. Religijne filmy dla dzieci.